Pierwsza połowa XVI wieku, Anglia. Katarzyna Aragońska, hiszpańska księżniczka, przybywa na dwór angielski, by wyjść za mąż za następcę tronu księcia Artura Tudora. Tuż po ślubie Artur jednak umiera, a Katarzyna zostaje żoną jego młodszego brata Henryka, króla Henryka VIII. Małżeństwo mimo wielu przeciwności losu, takich jak choćby ciągłe poronienia i śmierci dzieci Katarzyny. Wydaje się być zgodne, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Małżonkowie mają córkę, księżniczkę Marię, która formalnie może zostać następczynią tronu, więc niby teoretycznie wszystko układa się dobrze. Jednak gdzieś pod skórą Katarzyna zaczyna odczuwać, że dzieje się coś niepokojącego. Czy jej przeczucia się sprawdzą? I na ile to coś niepokojącego będzie straszne i zdecyduje o całym pozostałym życiu Katarzyny? Zapraszam na najnowszy odcinek Wyspy Historii. W tym momencie Katarzyna była w takim punkcie swojego życia, że nie skupiała się nadmiernie na problemach małżeńskich. Starała się nie myśleć o tym, że Henryk ją w sumie coraz rzadziej odwiedza, że coraz rzadziej ze sobą rozmawiają, że praktycznie nie pyta już ją o radę, tak jak robił to kiedyś, a jego guru i prawdziwym doradcą całkowicie stał się kardynał Wolsey. W tym momencie Katarzyna raczej skupiała się bardziej na swojej córce, Marii. Przede wszystkim chciała zrobić absolutnie wszystko, aby Marii zapewnić jak najlepsze i jak najszczęśliwsze i bezpieczne życie. A nie było to proste. Przede wszystkim Maria oczywiście formalnie mogła zostać królową, tak jak mówiłam, nie było żadnych przeciwwskazań do tego, aby tak się stało. Natomiast Henryk cały czas gdzieś podświadomie to Katarzyna bardzo mocno czuła, że liczył na to, że będzie miał męskiego potomka. W jaki sposób to było możliwe, jeżeli Katarzyna wiedziała już, że tego potomka mu nie da? No cóż. Katarzyna domyślała się różnych sytuacji, widziała bardzo wiele, często udawała, że czegoś nie widzi, natomiast wiele rzeczy nie umknęło jej uwadze. Dlatego tak ważne dla niej było zapewnienie Marii doskonałego orzenku. Tak jak mówiłam, początkowo Maria miała zostać żoną delfina Francji, jednak Katarzyna ragońska była całkowicie przeciwna temu małżeństwu, doprowadzając do zaręczyn. Marii ze swoim siostrzeńcem Karolem, którym, który później został cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Początkowo Karol był oczywiście bardzo pozytywnie nastawiony w stosunku do tego małżeństwa, ale przyszedł moment, w którym coraz rzadziej odpisywał na listy swojej ciotki, i wkrótce okazało się, że postanowił się ożenić z księżniczką portugalską, ponieważ była ona bliżej Hiszpanii i takie małżeństwo przełożyłoby się na bezpośredni sojusz. Natomiast małżeństwo z księżniczką angielską stanowiłoby pewien choćby odległościowy problem dla Karola, dlatego zaręczyny zostały zerwane. Katarzyna bardzo mocno to przeżyła. Przede wszystkim dlatego, że to zachwiało w ogóle całym sojuszem hiszpańsko-angielskim, a Katarzynie szczególnie na tym zależało, ponieważ to wzmacniało również jej pozycję. Natomiast, ponieważ Karol i jego pozycja w Europie była coraz silniejsza, nie potrzebował już sojusznika w postaci Anglii, która w owym czasie wcale nie była jakimś wielkim mocarstwem. Nie potrzebował więc angielskiej narzeczonej. W tej sytuacji pozycja Marii zdecydowanie słabła, a tego Katarzyna bała się najbardziej, szczególnie w obliczu najnowszych wydarzeń. Otóż Elizabeth Blunt, kochanka króla Henryka VIII, która zaszła z nim w ciążę i została szybko z dworu odsunięta, urodziła syna. Przez 6 lat życia tego dziecka praktycznie Henryk nie interesował się jego losem i on się jakoś specjalnie w historycznych podaniach i sprawozdaniach nie przewija. Natomiast później zaczynają się pojawiać informacje na temat Henryka Fitzroya, ponieważ takie otrzymał imię i nazwisko Fitzroy. Było to nazwisko nadawane dzieciom, nieślubnym dzieciom królewskim. Także Henry Fitzroy był Synem nieślubnym króla Henryka VIII. Henryk jednak ten wątek bycia nieślubnym troszeczkę odsuwał w swojej świadomości, uważając, że syn to zawsze jest syn. Zaczął wiązać z Henrykiem, małym Henrykiem, coraz większe nadzieje, co oczywiście odbywało się całkowicie na niekorzyść jego prawowitej córki, Marii. Po sześciu latach, więc od narodzin Henryka Fitzroya, król Henryk VIII z Nienacka postanowił nagle obsypać dziecko tytułami uczynić go bardzo znaczącą figurą na dworze. Postanowił również przenieść go do posiadłości bliżej Londynu, aby miał go pod ręką. Postanowił go uczyć ściągnął doskonałych nauczycieli, którzy mieli wziąć go pod swoje skrzydła. I tutaj musimy się zatrzymać, ponieważ wiadomo, że dziecko miało duże trudności w nauce, a przynajmniej w porównaniu z księżniczką Marią, był po prostu ograniczony. Maria doskonale sobie radziła. Była bardzo mądra, inteligentna, łapała wszystkie informacje w mig. Henryk niestety nie posiadał nawet połowy jej lekkości intelektualnej. Ale ponieważ był chłopcem, dla króla Henryka VIII było to argumentem wystarczającym. Możemy sobie więc tylko wyobrazić, z jaką reakcją ze strony Katarzyny spotkała się ta próba wyniesienia nieślubnego syna na dworze. Katarzyna zawsze była bardzo uległa. Słynęła z tego, że przymykała oko na niewierność męża, na różne sytuacje, które działy się tuż pod jej nosem, ale to było za dużo. Ona mogła znieść to, że sama jest nieszczęśliwa, natomiast nigdy w życiu nie zamierzała godzić się na to, aby jej córka była nieszczęśliwa. Wściekła się całkowicie, po prostu to była furia. Postanowiła wygarnąć królowi absolutnie wszystkie swoje żale, i doszło do ogromnej awantury. A Henryk VIII był mężczyzną absolutnie nieznoszącym sprzeciwu ze strony kobiet. Awantura spowodowała tylko że jeszcze bardziej odsunął się od Katarzyny, coraz bardziej czując do niej niechęć, ponieważ to zachowanie przecież uderzało nie tylko w jego męskość, ale również królewski majestat. Król przecież zawsze ma rację. Po pewnym czasie zdawało się, że wszystko wraca do normy, przynajmniej w kwestii Dzieci, przynajmniej w kwestii stosunku króla do Marii, powie, ponieważ Maria miała otrzymać zarząd nad Walią. Książę Walii to była osoba, która oficjalnie była następcą tronu, czyli jeżeli ktoś nosił tytuł księcia Walii, oznaczało to, że jest następcą tronu Anglii. Co prawda, Katarzyna nie nosiła tytułu księżniczki Walii. Natomiast miała zostać właśnie do Wali wysłana tak jak wcześniej zrobiono to z pierwszym mężem królowej Katarzyny Aragońskiej Arturem Tudorem który również został wysłany do Wali po to by stamtąd tą prowincją zarządzać a dokładnie Podobieństwo było na tyle duże, że Maria została wysłana nawet do tego samego zamku, w którym mieszkał Artur Tudor ze swoją świeżo poślubioną żoną Katarzyną Aragońską i w którym niestety umarł. A który to zamek, Zamek Ludlow, przyprawiał Katarzynę o ból głowy i dreszcze, ponieważ był zimny, mroczny, pozbawiony jakiegokolwiek ducha charakteru i chociaż odrobiny pozytywnego. Wyglądu był bardzo mroczny i Katarzyna bardzo bała się o swoją córkę, która miała tam zostać wysłana. Wiedziała jednak, że nie ma tutaj miejsca na dyskusję. Skoro chciała budować pozycję swojej córki, musiała się zgodzić na wyjazd Marii, choć bolało ją to niesamowicie, ponieważ Maria była najbliższą jej osobą i w owym czasie powolutku stawało się coraz bardziej jasne, że jest jedyną osobą, która tak naprawdę Katarzynie Aragońskiej sprzyja. A było w czym sprzyjać, ponieważ 17 maja 1527 roku w posiadłości kardynała Wolsey'a w Westminster odbyło się tajne zebranie. Na tym tajnym zebraniu był również król Henryk VIII. I było to zebranie, które miało mieć kluczowe znaczenie dla dalszego życia zarówno Henryka, jak i jego żony Katarzyny Aragońskiej, ponieważ to zebranie zostało zwołane po to, aby debatować nad możliwością unieważnienia małżeństwa króla Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej, właśnie. Henryk VIII, bowiem, już od pewnego czasu, co Katarzyna, tak jak mówiłam, czuła gdzieś pod skórą, że coś tam się święci, on próbował już od pewnego czasu wykombinować jakiś sposób, aby pozbyć się żony. Wiele razy w dokumentach historycznych, w różnych filmach czy książkach pisze się skrótowo, że Henryk chciał rozwodu. Absolutnie nie chciał rozwodu. Nie mógł chcieć rozwodu człowiek który w owym czasie jeszcze bardzo poważnie traktował swoją religijność. On wręcz otrzymał przecież od papieża tytuł obrońcy wiary. Pisał religijne traktaty, więc rozwód w ogóle był czymś, co nigdy nie przyszłoby mu przez usta. Unieważnienie? Ha, to już jest zupełnie inna historia. I właśnie na bazie religijnych swoich doświadczeń i poszukiwań Henryk postanowił unieważnić małżeństwo z Katarzyną Aragońską. Zatrudnił bowiem Rzesze teologów właśnie z Wulzejem na czele, którzy mieli znaleźć powód, aby unieważnić małżeństwo z Katarzyną i taki powód rzekomo się znalazł. Rzekomo w Biblii napisane było, iż jeżeli mężczyzna poślubi żonę swojego brata, wówczas nigdy nie doczeka się syna, a zawsze będzie żył z tą kobietą w grzechu, ponieważ ich małżeństwo nigdy nie będzie ważne. Oczywiście było to mocno naciągane, ponieważ później okazało się, że chodziło o takie stwierdzenie, że mężczyzna nie powinien ożenić się z żoną swojego brata. Jeżeli ona ma syna z tym bratem, z wdową po swoim bracie, z którym ona ma syna, to by powodowało nieważność małżeństwa. W każdym razie Henryk traktował Biblię bardzo mocno selektywnie. Poszukiwał informacji, które w danym momencie po prostu mu pasowały. Jeżeli coś pasowało do jego teorii. To było brane pod uwagę. A celem tego całego zgromadzenia w pałacu kardynała Wolseya było właśnie znalezienie za wszelką cenę sposobu na to, aby pozbyć się Katarzyny. Henryk nie dbał o swoją duszę, o ewentualne potępienie i życie w grzechu. Dbał o coś zupełnie innego. Oficjalnie przyczyną tego całego postępowania i tego całego zamieszania z unieważnianiem małżeństwa miała być. Pewna formułka, którą jeden z ambasadorów wypowiedział w stosunku do króla Henryka VIII. Rzekomo to ten ambasador naprowadził Henryka na tropy właśnie tego zapisu biblijnego, ponieważ zacytował mu ten fragment Biblii, poddając wątpliwość to, czy Maria jest dzieckiem z prawowitego, czy też z nieprawowitego łoża. Henryk bardzo się przejął. Przeraziło go to, podobno. Ponieważ zaczął się obawiać, że gdyby umarł, a Maria stałaby się jego jedyną następczynią tronu, wówczas jej objęcie tronu już na samym początku byłoby podważane, ponieważ byłoby właśnie zawsze możliwość przytoczenia argumentu o tym, iż Maria jest dzieckiem z nieprawego łoża. A więc Henryk, tak naprawdę, przynajmniej tak sobie próbował wmawiać, robi to wszystko dla dobra dynastii, dla dobra kraju, ponieważ chodzi mu tylko o to, aby na tronie po jego śmierci zasiadła osoba będąca bez żadnych wątpliwości osobą na właściwym miejscu. A w tym momencie prawa Marii do tronu mogłyby w bardzo łatwy sposób zostać podważone. Taka była wersja oficjalna. Wersja nieoficjalna zaś miała ciemne włosy, była bardzo inteligentna. Niektórzy mówią, że była przeciętnej urody, ale za to bardzo pociągająca i Przyciągająca jak magnes, nazywała się Anna Boleyn i była córką ambasadora Anglii na dworze francuskim. Jej magnetyczna osobowość wynikała przede wszystkim z faktu, że ona była zupełnie inna od wszystkich kobiet, które były na dworze, od tych wszystkich nudnych już dla Henryka Angielek. Ona była Powiewem świeżości. Wychowana na dworze francuskim i na dworze belgijskim, ale głównie na dworze francuskim. Była wyrafinowana, inteligentna, doskonale znała język angielski, francuski literaturę, potrafiła rozmawiać, dyskutować. Nie była cichą, gąską, tylko kobietą, która wyrażała w sposób otwarty własne zdanie. Była bardzo dowcipna, była taka, odświeżająca, gdziekolwiek się pojawiała, wzbudzała zainteresowanie. Myślę, że to była jakaś cecha jej osobowości, którą po prostu miała taką charyzmę i mężczyźni dosłownie tracili zmysły. Co zostało przyjęte z takim przymrużeniem oka i nawet pewnego rodzaju uśmiechem ze strony królowej Katarzyny królowej Aragońskiej, która postanowiła Annę Przyjąć do szeregu swoich dam dworu. Uważała, że to będzie też taki powiew świeżości. Zresztą ona Annę bardzo polubiła, lubiła z nią rozmawiać, uważała, że jest bardzo inteligentna. Anna zresztą pięknie śpiewała, grała na instrumentach, była po prostu osobą wszechstronnie uzdolnioną. Była też w całkowitym przeciwieństwie np. swojej siostry Marii która też przez pewien czas zagościła w sypialni króla Henryka VIII, ale niestety była nudna i nie potrafiła na dłuższy czas zatrzymać jego uwagi przy sobie. Krążyły nawet plotki, że król Henryk VIII zanim postanowił zarzucić swoje sidła na Annę i tuż po tym, czy też tuż przed tym, jak uwiódł jej siostrę Marię, również uderzał w konkury do matki obydwu panien, czemu Henryk akurat bardzo mocno zaprzeczał. Natomiast takie plotki na dworze krążyły, więc niektórzy złośliwie mówili o tym, że Anna jest trzecią kobietą z rodu Boleynów, która przyciągnęła uwagę króla. Co by nie mówić i jakby nie mówić, a na pewno o Annie Boleyn zrobimy sobie zupełnie osobny odcinek, zresztą o jej siostrze na pewno też. Anna całkowicie... Oby zwładniła króla. Od momentu, gdy ją zobaczył po raz pierwszy, tak naprawdę oszalał. Oszalał na początku z pożądania i liczył na to, że sprawa będzie prosta. Cześć, jestem królem. I w tym momencie zwykle wszystkie kobiety traciły zmysły. Ale nie Anna. Anna na cześć, jestem królem zareagowała być może podniesieniem brwi, być może delikatnym uśmiechem, ale dała od razu Henrykowi do zrozumienia, że nie zamierza być łatwą zdobyczą. Henryk zaczął pisać do niej listy, zaczął obsypywać ją podarunkami, które ona odsyłała. Nie odpowiadała na jego listy, a jeżeli już odpowiadała, to dawała mu do zrozumienia, że czuje się wręcz troszeczkę urażona sposobem, w jakim on do niej pisze. Tak jakby to, że chce z niej uczynić swoją kochankę, uwłaczało jej godności. Kiedy ich wzajemne stosunki zaczęły się troszeczkę bardziej rozwijać, już coraz bardziej było widać, że Henryk po prostu nie może bez niej żyć, zaczęła mu delikatnie dawać do zrozumienia, że jest jeden sposób na to, aby mogła być jego: albo zostanie jego żoną, albo nic z tego nie będzie, albo wszystko. Albo nic. Taka była strategia Anny Boleyn. Była to bardzo ryzykowna strategia, ale Anna doskonale rozumiała psychologię i doskonale rozumiała sposób myślenia króla. Henryk od zawsze przyzwyczajony był do tego, że dostawał wszystko, czego chciał. To, co dostawał, co dostajemy łatwo, co przychodzi nam łatwo, bez trudu, bez wysiłku, oczywiście bardzo szybko nas nudzi. Więc tak samo było z kobietami, które tak łatwo ulegały królowi. Anna wiedziała więc, że nie może być łatwą zdobyczą. I okazało się, że jest nie tylko niełatwą zdobyczą, ale też piekielnie trudną przeciwniczką dla Katarzyny Aragońskiej. A jak do tego wszystkiego podchodziła Katarzyna? No, no, tak jak mówiłam, najpierw Ka bardzo lubiła Annę. Później Katarzyna była bardzo inteligentna i już widziała, po czym rozpoznać zachowania swojego męża, które wskazują na to, że kroi się romans. Traktowała to troszeczkę z przymrużeniem oka. Katarzyna doskonale wiedziała, że Henryk nie jest jej wierny i była przyzwyczajona do przelotnych romansów, które bardzo szybko się kończyły, ponieważ, tak jak mówiłam, te kobiety po prostu Henrykowi szybko się nudziły. Katarzyna nie doceniła swojej przeciwniczki, to z całą pewnością. I w pewien sposób na początku nie zdawała sobie sprawy, z kim ma do czynienia, i w ogóle. Nie zdawała sobie sprawy z tego, w którym kierunku to zmierza, ponieważ nie posądzała Anny o to, że Anna ma takie ambicje, a Anna była osobą niebywale ambitną i od początku było wiadomo, że gra o najwyższą stawkę. Z czasem jednak do Katarzyny zaczęły docierać różne pogłoski. Przede wszystkim Katarzyna miała strasznie dużo szpiegów na dworze. Bardzo dużo osób bowiem jej sprzyjało, lubiło ją, podobnie jak Anglicy, którzy ją wprost kochali. Tak samo na dworze miała bardzo wiele sprzyjających jej osób. Dotarły więc do niej informacje o tajnym spotkaniu u kardynała Wolseja. Kiedy więc po Troszkę ponad miesiącu od tego spotkania król Henryk VIII zebrał się na odwagę, by ze swoją żoną porozmawiać i oficjalnie powiedzieć jej, jak teraz sytuacja będzie wyglądała i jakie ma wobec niej plany. Szlag go niemalże trafił, kiedy się okazało, że Katarzyna już o wszystkim doskonale wie. Henryk zbierał się na odwagę, wyobraźmy go sobie, jak on idzie taki naprawdę. Zbiera się w kupę, żeby wreszcie z tą żoną porozmawiać. Ona zupełnie spokojnie oświadcza mu, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak sytuacja wygląda. Katarzyna dała mu do zrozumienia, że niczego nie zamierza mu ułatwiać. Henryk bowiem naiwnie sądził, że kiedy przedstawi jej tą całą bajkę o Biblii, potępieniu, grzechu i tak dalej, to Katarzyna potulnie zgodzi się z nim i postanowi dobrowolnie. Odsunąć się z jego życia. Katarzyna powiedziała mu, że może sobie pomarzyć o tym, że ona z jego życia zniknie i że dopóki będzie miała jeszcze na to siłę, będzie walczyła zarówno o swoją pozycję, jak i o pozycję swojej córki. Henryk trafił więc na twardego przeciwnika i to było coś, czego się absolutnie nie spodziewał. Teraz zaczynała się rola Ulzeja, ponieważ Henryk naciskał na Ulzeja coraz bardziej i coraz bardziej agresywnie, aby znalazł możliwość przekonania świata, a przede wszystkim samej Katarzyny, do tego, że unieważnienie ich małżeństwa jest koniecznością. Katarzyna natomiast ostatecznie i oficjalnie powiedziała, iż nie zamierza na nic się godzić, nie zamierza przystać na żadne decyzje, które będą podjęte w Anglii, i jedyny trybunał, który może ją sądzić i który może podejmować decyzję, to papież i tylko z wolą papieża ona zamierza się zgodzić. A papież? Papież wiedział doskonale, że to jest nie tylko gra o Katarzynę i Henryka, bo być może to nawet nie za bardzo by go interesowało, ale doskonale wiedział, zwłaszcza kiedy w całą sprawę wmieszał się siostrzeniec Katarzyny, potężny wówczas cesarz Karol, papież doskonale wiedział, że to już nie są przelewki i postanowił dać do zrozumienia Wolseyowi. Że na żadne unieważnienie się nie zgodzi. Nie zgodzi się nie dlatego, że leży mu na sercu dobro Katarzyny Aragońskiej, ale boi się o własny tyłek, ponieważ Karol. W owym czasie więził papieża. Papież był więc niejako na łasce Karola i na to liczyła Katarzyna, pisząc kolejne listy do swojego siostrzeńca. On był jej jedyną nadzieją i ostatnią deską ratunku, ponieważ on był jedyną osobą, która w tej całej sytuacji nie tylko mogła się za nią wstawić, ale przede wszystkim, której zdanie mogło się liczyć. Katarzyna bowiem zaczęła sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że jej pozycja, jeżeli Henryk rzeczywiście posunie się do unieważnienia małżeństwa, będzie Opłakana, że wróci znowu na łaskę, tak jak to było przed ślubem z Henrykiem. Będzie na czyjejś łasce, ponieważ już wtedy jej los zupełnie nie będzie zależał od niej. Postanowiła więc zrobić wszystko, by o ten los walczyć. Przynajmniej dopóki jeszcze może mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dookoła niej dzieje. Wkrótce stało się jasne, że będzie to nie tylko sprawa, która wyjdzie poza granicę Anglii, ale stało się to wręcz międzynarodową sprawą dyskutowaną na wszystkich możliwych dworach europejskich. Był to skandal, nieprawdopodobny skandal na skalę europejską. Zaczęli się wypowiadać teologowie, zaczęli się wypowiadać badacze Biblii, ludzie, którzy mogli mieć coś do powiedzenia i którzy w dużej mierze uważali, że argumenty Henryka są bzdurą. Wiele, wielu przytaczało słowa, które znajdują się w Biblii o tym, że właśnie poślubienie wdowy po bracie jest, nie tylko nie jest grzechem, ale wręcz powinno być obowiązkiem mężczyzny, aby się tą kobietą zaopiekować. Więc zdania zaczynały być coraz bardziej sprzeczne, i Henryk coraz bardziej widział, że ta sytuacja wymyka mu się spod kontroli. I to wszystko po pierwsze będzie bardzo skomplikowane, a po drugie bardzo długotrwałe, a jemu zależało na tym, żeby sprawa zakończyła się jak najszybciej, dlatego, że jego nie goniło nic innego poza pożądaniem do Anny, która bardzo wyraźnie powiedziała mu, że dopóki nie będzie jego żoną, to może ją tylko dotknąć paluszkiem, ale nic więcej. Czyli Henryk po prostu czuł, że to go bardzo nagli i cała jego złość prze... Przeobraziła się w taką złość przeciwko Łzejowi, nad którego głową również zbierały się coraz bardziej czarne chmury, ponieważ Wolzej coraz mocniej czuł, Wsparcie ze strony króla na to, by sprawę jak najszybciej zakończyć. Zaczął więc uciekać się do chwytów, które możemy uznać za takie totalnie poniżej pasa. Zaczął robić Katarzynie czarny pijar, mówiąc na przykład o tym, że tak naprawdę Henryk już od dawna nie dzieli z nią łoża, ponieważ królowa cierpi na tajemniczą, obrzydliwą chorobę, która powoduje, że nikt nie jest w stanie się do niej zbliżyć, że król czuje się obrzydzony. To były straszliwe, krzywdzące pogłoski, które Przede wszystkim miały zniszczyć psychikę Katarzyny i jej reputację. Ale Katarzyna była twarda i nie zamierzała się poddać, nawet jeśli miałaby to być ostatnia rzecz, jaką zrobi w życiu. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę po raz kolejny, wszystkie komentarze. Dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał. Zachęcam Was oczywiście do wspierania mojego kanału na Patronajcie i za pomocą YouTube'a. Osoby wspierające na przykład mają dostęp do pojawiających się dodatkowych materiałów, dodatkowych filmików na inne, bardziej takie może społeczne tematy. W każdym razie zachęcam Was do tego, abyście wspierali mój kanał, jeżeli tylko możecie. Moi drodzy, zapraszam Was również niezmiennie do Londynu. Jeżeli macie ochotę poznać to moim zdaniem jedno z najpiękniejszych miast na świecie, jeżeli macie poznać, ochotę poznać jego niezwykle bogatą historię, wspaniałe e, miejsca, przepiękne widoki, cudowne puby klimatyczne, zapraszam Was serdecznie do kontaktu ze mną, w opisie odcinka znajduje się adres mailowy, na który możecie przesyłać do mnie wiadomości. Jeżeli wiecie, że za dwa tygodnie bądź jeszcze później będziecie tutaj w Londynie, piszcie do mnie, umówimy się na zwiedzanie. Z całą pewnością pokażę Wam ten Londyn, który kocham i mam nadzieję, że Wy go również pokochacie. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek Wyspy Historii i do zobaczenia. Pa!